Słyszałem, drodzy Państwo, ostatnie przymiarki, witamy serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry. To tak, żebyśmy jakby do każdego stosowne słowo skierowali. Troszeczkę, można powiedzieć, nasze ciała w kościele troszeczkę zmarzły, ale dusze jak najbardziej pewnie się rozgrzały. A my, drodzy Państwo, startujemy z kolejną częścią, tym razem oficjalną, naszego spotkania. Uroczystość z okazji 70. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Stefana Wincentego Brejowskiego. Taki, nawet mam takie przyzwyczajenie, że najczęściej jak się tutaj nasze uroczystości odbywają, to uczestnicy mnie kojarzą, a tym, którzy nie wiedzieliby, kim jestem. Jestem nauczycielem języka polskiego, nazywam się Krzysztof Bogalecki i będę miał przyjemność przewodniczyć dzisiejszym uroczystościom. Troszeczkę zestresowany, drodzy Państwo, ale mam nadzieję, że wszystko jak najbardziej będzie przebiegało w właściwym porządku. A może pod koniec powiem, dlaczego ten stres tak bardzo mi towarzyszy. Drodzy moi, najpierw przywitajmy się, a przywitajmy bardzo serdecznie pana Jana Borowickiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Senatu, przepraszam bardzo, Senatu. Pana marszałka Piotra Całobeckiego reprezentuje radny województwa kujawsko-pomorskiego pan Waldemar Przybyszewski. Dzień dobry. Witam serdecznie pana Mirosława Grodczyka, starostę Toruńskiego. Witam serdecznie pana Jerzego Czerwińskiego, burmistrza miasta Chełmża. Oraz pana Marka Kufla, zastępca burmistrza miasta Chełmża, który również był kiedyś tam w stronę naszej szkoły. Jest z nami również ksiądz prałat Antoni Polczkowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Perpinie. Ksiądz Leszek Stefański, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu wraz z rektorami. Kolejny z tego roku, z tego co słyszałem. Ksiądz kanonik Józef Nowakowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Dnia Powzięcia Najświętszej Marii Panny i Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Brejowskiego. Witam serdecznie księdza kanonika Ryszarda Domina, proboszcza parafii pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Brejowskiego w Toruniu również. Jest nam także ksiądz kanonik Krzysztof Borowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Chełmży. Ksiądz Tomasz Żynda, parafia pod wezwaniem Stanisława, biskupa i męczennika i świętej Teresy pod życiem Jezus. Był wieloletni kadeheta również w naszej szkole. Ksiądz Łukasz Otremski, kadeheta w gimnazjum nr 1 w Chełmży. Bardzo serdecznie witam pana profesora doktora habilitowanego Waldemara Rozenkowskiego, absolwenta naszego liceum, rocznika 1987, diakon stały w naszej diecezji. Swoje oczy kieruję na pana kapitana żeglugi wielkiej, pana Włodzimierza Grycnera, który przyjdzie do nas wraz z panią Grażyną Cieśnińską z Czyrczak. Witamy serdecznie również. Pani Urszula Myszyńska także zaszczyciła nas swoją obecnością, dyrektor powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej imienia Juliana Peresa w Chełmży. Serdecznie witam pana Sławomira Wierzbickiego, dyrektora gimnazjum nr 1 w Chełmży. Panią Marię Zdrowiecką-Kaszmierek, byłą dyrektor zespołu szkół w Chełmży. Również witam pana Ryszarda Buzioła, również byłego dyrektora zespołu szkół w Chełmży. Witam serdecznie panią Elżbietę Grot, kierownika działu naukowego Muzeum Stutthof w Sopocie. Witam serdecznie pana Marcina Owsińskiego, kierownika działu oświatowego Muzeum Stutthof w Szkidowie. Panią Agnieszkę Kłys, historyka działu naukowego Muzeum Stutthof w Szkidowie. Oraz panią Katarzynę Pawlanczyk, pracownika działu oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Jest z nami również przedstawiciel firmy Tokaja Okaja Manufacturing, spółka z o.o. w Ostaszewie, pan Łukasz Markiewicz. Niezwykły artysta, muzyk, pianista, pan Hirata Takayuki. Witamy również bardzo serdecznie. Dzisiaj
dzisiaj, drodzy Państwo, uświetni tę wyjątkową uroczystość. Witam serdecznie panią Elżbietę Mandilen, prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Szkół w Chełmży, nasza szkoła. Panią Mariolę Korman-Kubalewską, przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Chełmży. Oraz panią Jolantę Siwak, członka Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Chełmży. Szczególnie serdecznie, drodzy Państwo, witamy rodzinę błogosławionego w składzie pan Krzysztof Jaczkowski, pan Zygmunt Jaczkowski, pan Barbara Pielsa, pan Aleksandra Cymer i pan Krzysztof Latajczak. Witam wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zespołu szkół w Chełmży wraz z naszymi kadetami, księdzem Dawidem i księdzem Bartkiem. Koniecznie muszę, proszę Państwa, przywitać jeszcze pana Ryszarda Sieńskiego, wieloletniego wojewistę, nauczyciela naszej szkoły. Witam serdecznie, panie Ryszardzie. I także młodzież zaprzyjaźnionego gimnazjum nr 1 w Chełmży i nasza młodzież zespołu szkół w Chełmży. Witam serdecznie. I powiedzieć, że przypadła mi rola jako dyrektora szkoły przemawiać przed taką zebraną publicznością. Wspaniałymi ludźmi, jakkolwiek bym tutaj i kogokolwiek bym tutaj nie wymieniła. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby uczcić 70. rocznicę śmierci naszego absolwenta, błogosławionego księdza Wincentego Frejewskiego. Ja i dyrektor gimnazjum nr 1 imienia błogosławionego Stefana Wincentego Frejewskiego, pan Sławomir Wierzbicki, możemy się cieszyć, że w murach naszych budynków szkół ksiądz Frejewski przebywał jako młody chłopiec, młodzieniec i radujemy się z tego powodu, że możemy jako wzorzec osobowy naszego absolwenta dać do wychowania naszej młodzieży. Chciałam powiedzieć, że zespół szkół w Chełmży i liceum dawniejsze, bo szkoła zmieniała się, że tak powiem, pod z rodzajami szkół. Wszyscy nauczyciele, jak i dyrektorzy, teraz i organy prowadzące szkołę, powiat toruński w naszym przypadku, jesteśmy za tym, żeby u młodych ludzi kształtować i wyznaczać wartości materialne, wartości chrześcijańskie do tego, żeby mogli w życie dorosłe wchodzić mądrze. Ja chciałam serdecznie podziękować księdzu proboszczowi naszej parafii Badowskiemu za to, że uświetnił naszą uroczystość tak pięknie przygotowaną mszą świętą. Księdzu proboszczowi Nowakowskiemu z parafii Storunia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny za piękną naukę. I jak słuchałam tej nauki, zastanawiałam się, co mam dzisiaj po takiej pięknej nauce, która wytyczyła drogę postępowania naszych młodych ludzi i nam wszystkim powiedzieć. Nasza szkoła z księdzem Frejewskim jako absolwentem tej szkoły pracuje przez lata. Mamy za sobą duże uroczystości, jak tablica pamiątkowa poświęcona księdzu Frejewskiemu, która znajduje się w korytarzyku profesorskim, jak otwarcie Izby Pamięci Błogosławionego, no i dzisiaj uroczystość. Ale uroczystość to jest tylko sygnał mówiący nam wszystkim, że tak pracujemy i chcemy wykształcić mądrą młodzież. Mądrą młodzież, która będzie umiała wybierać dobro. Dobro ziemskie. Nie tylko finanse, nie tylko wszystkie rzeczy, co związane są z przepychaniem się w życiu dorosłym, żeby stać się kimś, ale w cudzysłowie. Chcemy młodzież mądrą i taką wychowujemy. Gdy Państwo szliście do góry, do auli, a jak nie zauważyliście, jak będziecie schodzili, na półpiętrze, na gazetce dla młodzieży są informacje, które mogą nam powiedzieć. Mamy
mądrą młodzież, a jeszcze mądrzejszą chcemy z tej szkoły wypuścić. Jakie to są informacje? Dostali za zadanie opisać księdza Wincentego Frejchowskiego, naszego błogosławionego. Jakie piękne cechy wypisali, dopisali do naszego absolwenta. Możemy się cieszyć, że tak spostrzegają błogosławionego księdza Frejchowskiego i tak spostrzega się ludzi. Drodzy Państwo, ja dzięki współpracy z naszą Biblioteką Powiatową Miejską, dzięki pani dyrektor Urszuli Meszyńskiej tej biblioteki i dzięki osobie, która jest moim sąsiadem, nawet nie wiedziałam, że ma w domu swoim od lat ten krzyż z krucyfiksem, który jest naszym symbolem, symbolem również naszej uroczystości. I chciałabym trochę na temat tego krzyża powiedzieć. Przypadkowo weszłam w danym dniu niedawno do Izby Tradycji w bibliotece naszej szkoły. I zobaczyłam, że tam są pięknie zrobione gabloty, które przydałyby się do naszej szkoły, do pucharów. I zaczęłam pytać. I okazało się, że takie gabloty robi pan Warylewski, sąsiad mój z mojej klatki schodowej. I ksiądz Frejchowski chyba nade mną czuwał, bo czuwał nad wszystkimi, którzy organizowali tę uroczystość. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie elementy do tej uroczystości, które są wprowadzone, szły nam lekko, ale nie, że nie pracowaliśmy, tylko, że spotykaliśmy na swojej drodze ludzi otwartych, sercem otwartych. Wszystkich tutaj kapłanów, których zaprosiliśmy, wszystkich tutaj obecnych gości. Każdy z nich miał udział w tworzeniu tej uroczystości. Nie było odmowy, broń Boże, tylko wręcz otwierały się drzwi tam, gdzie może jakbyśmy przyszli jako uczestnicy mszy świętej, nie zobaczyli, nie zauważyli, nie otworzyłyby się przed nami. Stąd serdeczne dzięki dla wszystkich kapłanów tutaj siedzących oraz serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy są i których nie ma z Muzeum Obozu Sztutow. Drodzy Państwo, i wracam teraz do tego mojego sąsiada. I spotykamy się na schodach. I ja chwalę go za te gabloty, a on mówi, pani dyrektor, a ja naprawiłem krzyż. Krzyż, do którego modlił się ksiądz Frejchowski. Ja mówię, naprawił pan krzyż? Gdzie ten krzyż jest? A ma go pani dyrektor muzeum. I powiedział coś takiego jeszcze, pani dyrektor, proszę się nim dzielić, to wczorajsza informacja, proszę się nim dzielić, kiedy będzie potrzeba, do szkoły jak najbardziej. Drodzy Państwo, 88 rok mija od czasu, kiedy ten krzyż zawisnął w szkole, w gimnazjum humanistycznym, dawniej w murach tej szkoły było gimnazjum humanistyczne w Kęży. Został podarowany. Konkretnie z tyłu tego krzyża jest to napisane oraz w czasopiśmie w Głosie Pełżyńskim, które wychodzi, jest napisane, że 5 stycznia 1927 roku sodalicja mariańska męska przekazuje Państwowemu Gimnazjum Humanistycznemu w Chęży krzyż dębowy z krucyfiksem. Fundatorzy zakupili ten krzyż u Alejzego Skalskiego, właściciela sklepu z dewocjonariami. Drodzy Państwo, w listopadzie 1939 roku Niemcy zajęli tę szkołę i reorganizowali ją do swoich potrzeb. Więc wyrzucali wszystko, co się dało, ławki, krzesła, meble, jakiekolwiek i oczywiście również wszystko ze ścian, łącznie z tym krzyżem. I ojciec mojego sąsiada, pan Jan Wyrowiński, znalazł się pewnego dnia po południu na boisku naszej szkoły, bo zdziwiło go, że taki stort mebli leży zniszczony, bo rzucano przez okno, więc były te meble zniszczone. I wyjął krzyż. Jak się okazało, to ten krzyż. I cały czas w domu państwa Warylewskich ten krzyż wisiał. Aż była akcja w Chęży przeprowadzona, żeby do izby tej
wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Chełmżyka.